Hej, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu poruszymy sobie temat, o który wy prosiliście, a mianowicie skoro była zapowiedź kampanii, która będzie najprawdopodobniej jakoś w drugiej połowie stycznia, bo pojawiają się też pytania, jakie czołgi robić, żeby oczywiście być branym do składu i móc aktywnie w niej uczestniczyć, no i docelowo zdobyć Chieftaina na 907 czy też nowy czołg włoski. Także dzisiaj chciałbym wam pokazać moją listę czołgów, podkreślam słowo moją listę, wiadomo, że to od klanu, w zależności od klanu rozstawiającego może się to różnić. Ja jednak tutaj bazuję na moim doświadczeniu, pokażę wam priorytety według właśnie tej naszej hierarchii. Wiadomo, że jeśli wasz klan gra tylko miejskie mapy, a w ogóle otwartych, no to te czołgi potrzebne będą wyglądały nieco inaczej. Jednak pokażę wam taki, może powiedzieć, uniwersalny zestaw właśnie pod różnego rodzaju mapki. No ale co i jak, to za chwilę wam oczywiście pokażę. Jeszcze na wstępie dodam, że podzieliłem wszystkie te czołgi, których się używa, na trzy grupy. No i już chyba nie przedłużając, zaczniemy od grupy pierwszej, czyli tej najważniejszej, priorytetowych, które no każdy, kto chce grać aktywnie, powinien mieć. Jeśli nie wszystkie, to przynajmniej większość z nich, bo naprawdę no bez tego, jeśli nie jesteś jakimś wybitnym graczem na czołgu z grupy drugiej, no to naprawdę na miejsce w składzie raczej liczyć nie możesz. A mianowicie zaczniemy od obiekta 277, czyli obecnie jednego z najbardziej uniwersalnych czołgów. Jest to, można by go określić po prostu mobilno-ciężkim czołgiem, który, no tak jak powiedziałem wcześniej, ma fajną mobilność umożliwiającą rotowanie, puszowanie, bardzo mocna alfa, przyzwoita pena, no i ten pancerz, który czasami potrafi coś dignąć, kadłub może nie za bardzo, ewentualnie po skontowaniu, aczkolwiek już wieża jest całkiem w porządku. Niestety ma długie przeładowanie, jest niecelny, no i dodatkowo to, co powiedziałem, czyli ten kadłub łyka bardzo dużo i nie ma problemu z jego przebijalnością, jednakże jest bardzo często używany właśnie na CW ze względu przede wszystkim na mobilność. Właśnie to, co powiedziałem, czyli wieże, mapy typu Himmelsdorf można grać, nawet na urwisko się go bierze czasami, żeby pod środek przyjechać i dać przestrzał. No generalnie to, co trzeba puszować, to jest tam 277 i albo ewentualnie 260. W słabszych klanach, jeśli w ogóle nie ma chieftainów, jest to naprawdę czołg numer 1. Na drugim miejscu mamy 140, czyli substytut 907. Do swojego, można powiedzieć, że specjalnego odpowiednika tak naprawdę traci pancerzem. Wieża jest całkiem ok, jednakże kadłub wszystko przyjmuje, nic nie dinga, wszystko przyjmuje i nie ma z tym najmniejszego problemu. Z kolei 907 oczywiście ma ten pancerz magiczny i naprawdę no potrafi dingnąć, w szczególności jak się jakoś sprytnie skontujemy. Także to jest jej 140 oczywiście minus względem swojego specjalnego odpowiednika. Dodatkowo bardzo często padają podpały, amoraki, to jest jej duży problem, ale za to ma bardzo dobry TPM, mobilność, przyjemne działko jeśli chodzi o celność. Także jest również wykorzystywana praktycznie w każdej bitwie, w szczególności jeśli nie ma 907, to właśnie na nią pada wybór, no bo jest uniwersalna i pozwala rutować, pozwala właśnie gdzieś tam flankować, no tak jak mówię, no ten DPM też robi robotę. Także 140 jak najbardziej też powinna się znaleźć właśnie w garażu i nie bez kozery właśnie te dwa czołgi dałem na miejscu pierwszym i drugim, ponieważ no je naprawdę trzeba mieć, to jest taka minimum gracza nie mającego czołgów specjalnych. Dwa naprawdę przyzwoite czołgi drzewkowe, które się używa właśnie, których można używać na CW oczywiście, jeśli nie ma czołgów specjalnych. Na trzecim miejscu mamy polskiego medzika CS63. No i za chwilę oburzenie, bo jak zrobiłem film o tym czołgu jeszcze z serwera testowego, to było, no ale jak to, przecież to jest shit, to jest do dupy, to co to w ogóle jest za czołg. No a proszę bardzo, teraz jest w mecie i to naprawdę
Na niektóre mapki nawet się bierze po 6 sztuk i można grać je chociażby od urwiska, gdzie się zajmuje pączka, albo robi objazdówę wokół latarni. No naprawdę jest multum zastosowań, tak naprawdę to zależy tylko od kreatywności rozstawiającego, po nawet granie i wypychanie hila na Himmelsdorfie, także albo spotnięcie na przykład przepychaczem, tak jak to Fame zrobiły w czasie jednego z turniejów na takim pagórku. EBR wjeżdżał i spotował, kto jedzie na Hila, to może też to zrobić CS-em, timingowo też się wyrabia. Także, no zastosowanie jest pełne, no i tak jak mówię, w dużej mierze zależy to od kreatywności rozstawiającego. Jego oczywiście wielką zaletą jest tryb szybki, umożliwiający jechanie, jazdę 70 km na godzinę. Więc bardzo szybko mamy też ten tryb normalny, czyli jak oczekamy 2 sekundy, to możemy normalnie strzelać, ponieważ tym pierwszym szybkim, no celownik jest duży i praktycznie nie da się wycelować, no i tylko właśnie na taki close combat, kiedy gdzieś tam na przykład z przeciwnika CS-ami się zbieramy, no i wtedy trzeba walczyć ze sobą, to wtedy można jak najbardziej. No tak to wiadomo, że trzeba zmienić ten tryb. Dodatkowo z jego zalet jest bardzo dobry TPM, co za tym idzie, po prostu szybkie przeładowanie. Minusem jednakże jest pancerz, nic nie dinga, i ponownie no trzeba bardzo mądrze go wykorzystywać i... No zazwyczaj mówię tak, jak bitwa tak naprawdę polega na tym, żeby zająć jakąś OP pozycję, czy podam urwisko, ponieważ właśnie to jest taka mapa, która bardzo fajnie obrazuje zalety wielu czołgów, czyli albo zajęcie pączka, albo objazdówa latarni, albo na przykład można zająć szybko rampę dwoma CS-ami, taką wyższą, nie tą taką, gdzie grałem ci w tej NSTB, tylko tą wyżej jeszcze. Także czołg naprawdę bardzo dobry, warty rozważenia robienia, i w naszym klanie, w przypadku kiedy mamy już sporo chieftainów, 907, ebolek, o to właśnie mówimy klanowiczom, że przede wszystkim robili CS-y, no bo teraz jest największa szansa, że weźmiemy kogoś z CS-em, ponieważ ich jeszcze nie mamy strasznie dużo. No i tu jeszcze taka uwaga, czołg jest szybki, ale nie za szybki, dlatego weźcie turbo. Zamiast wentylacji bierzecie sobie, zakładacie turbo, dodatkowo stabilizator, dosyłacz, i na takim zestawie na CW powinniście grać, ponieważ no da to oczywiście przewagę tych dodatkowych kilometrów na godzinę, będziecie szybciej jechać, co za tym idzie. Może jeśli przeciwnik nie będzie miał tego turbo, będziecie przed nim i no dzięki temu będziecie mogli, nie wiem, zagrać na wieżę, coś w tym stylu. No wiadomo, że wieżą jest większa szansa, że coś odbijecie niż kadłubem. Także to taka ważna uwaga. Kolejnym czołgiem na miejscu czwartym jest STB-1. I teraz może to będzie brzmiało zbyt kontrowersyjnie, ale jest, może nawet powiedzieć, mogę się pokusić o stwierdzenie, że jest to substytut Chieftaina. Ale ktoś powie, no ale jak to, przecież to jest kompletnie inny czołg, w ogóle Abrams, co ty porównujesz? Weź ty nie nagrywaj, chłopie, idź się tam ulewać padtonem na streamach, na randomach. Ale naprawdę tak jest, ponieważ wiadomo, że on pancerzem nie daje rady. Nie ma takiego pancerza jak Chieftain, to o tym nie muszę mówić. Jednakże coś wieżą potrafi odbić. Dodatkowo ma bardzo fajną mobilność, dobry TPM, ponownie bardzo szybkie przeładowanie. No i dodatkowo bardzo dobrą depresję, co za tym idzie na przykład na takim urwisku. Ponownie urwisko, tak jak powiedziałem, pozwala pokazać zalety wielu, wielu czołgów. Na urwisku, na rampie właśnie używa się przede wszystkim STB-ków, nie Chieftainów, ponieważ mają bardzo dobrą depresję, są szybsze niż Chieftainy, więc naprawdę w tym wypadku no po prostu się ich używa i na wielu mapach też woli się właśnie w przypadku, bo oczywiście ktoś za chwilę powie, Super Kong jest naturalną alternatywą Chieftaina, na wielu mapach tak, ale za chwilę do niego przejdziemy. Powiem o nim więcej, aczkolwiek on jest po prostu za wolny. STB dzięki temu, że ma mobilność, teraz dostał tego buffa właśnie do tego pancerza wieży. Dodatkowo to, co powiedziałem, czyli dobra depresja działa, DPM sprawia, że w wielu przypadkach jest dużo lepszy niż Super Koń i właśnie go się bierze, a nie Super Konia, do którego możemy już przejść, czyli piąty czołg. Jeśli dobrze liczę, tak jest, piąty czołg. Oto to jest właśnie ten Brytyjczyk 10 tieru, ciężki. Można powiedzieć, że substytut Chieftaina, no ale to, co powiedziałem wcześniej, no on jest po prostu za wolny, mułowaty, i nie za, za
często nie dojeżdża do pozycji na czas, tak jak powiedziałem przed chwilą. Po prostu on jest na tyle wolny, że bierze się go tylko, nie wiem, na przykład na Redshire, gdzie trzeba zostawić jakiś czołg pod środkiem, gdzie bez problemu dojedzie. No i po prostu musi wytrzymać jak najdłużej, także wtedy się bierze Chieftaina, gdzie nie, przepraszam, Superkonka, gdzie nie potrzeba właśnie tej mobilności. Ale jeśli trzeba zająć jakąś pozycję, albo ewentualnie trzeba będzie rutować, czy spuszować coś w tym stylu, to właśnie dużo lepszy jest wtedy Estebek. I dlatego powiem nawet szczerze, że według mnie lepiej zrobić najpierw Estebeka niż Superkonka. Przynajmniej w przypadku takiego klanu, gdzie już są Chieftainy, i naprawdę uwierzcie mi, że Superkonków, Superkonki rzadko kiedy bierzemy, tak powiem. Naprawdę rzadko to się zdarza. I no, jeśli chodzi o klanowiczy, właśnie to co powiedziałem, to ja bym polecał im najpierw robić Estebeka, bo jest większa szansa, aniżeli właśnie wzięcie Konka. Bo Konk, to co powiedziałem wcześniej, czyli gdzieś dojechanie i po prostu wyświecenie, można powiedzieć w cudzysłowie, pod artylerię, wytrzymanie ostrzału i tego typu akcje, czy jakaś kampa ewentualnie, coś w tym stylu, ale na pewno nie, na pewno nie właśnie dojazd na pozycję i tego typu rzeczy, bo od tego jest Estebek i naprawdę daje sobie radę. No oczywiście jest zalet, bo o tym nie powiedziałem, no to bardzo dobry pancerz wieży, DPM ponownie bardzo dobry, szybkie przeładowanie, jest celny, ma APCR-ki na goldzie, także jest generalnie bardzo fajną propozycją. No ale z minusów, czyli to co go tak naprawdę wyklucza w wielu przypadkach, to jest słaba mobilność, pancerz kadłuba też bardzo słaby, no i podatny jest na pechy od arta, ale to się tyczy tak samo Estebeka. No ładnie też w niego wchodzi, tak samo jak Superkonka, także tak to wygląda. Tutaj za chwilę ktoś będzie znowu mówił, no ale czemu w tym zestawieniu, czyli w tej grupie pierwszej, ponieważ to już jej koniec, nie dałem żadnego czołgu super ciężkiego. A mianowicie my na przykład na Himmlu czy na Ensku, gdzie się używa takich super mega kloców, też używamy zazwyczaj właśnie 277. No może 140 ekscesów nie, ale 277 używamy na przykład pchania torówki, zajęcia heala i tego typu rzeczy, czy nawet jakiś CS pojedynczy, także dlatego nie daję super ciężkich, ponieważ my rzadko kiedy ich używamy. Jeśli klan, w którym wy jesteście, gra dużo kamp, gra dużo miast, no to oczywiście wtedy musicie robić super ciężkiego. No ja dopiero te czołgi typu E3, E4, Esety 60 TP dałem w grupie trzeciej, no bo używa się na jednych, dwóch mapach. Także według mnie lepiej zrobić coś, co jest praktycznie na każdą mapę, aniżeli no coś specjalistycznego. No i przechodząc do specjalistów, mamy grupę drugą, czyli ja to tutaj sobie nazwałem nieliczne pojazdy w bitwie tylko dla ogarniających daną klasę. Czyli żeby zagrać z danym pojazdem w bitwie, naprawdę musimy pokazać rozstawiającemu, że umiemy grać, czyli grać na nim oczywiście. Czyli nie wiem, mając odznaki MOE, mając M-ki, mając jakieś dobre wyniki, czy też po prostu pokazać się na natarciach, udowodnić, że potrafimy i ogarniamy daną klasę. No i wśród takich czołgów jest oczywiście EBR 105, który już wiele razy pokazałem na kanale, że jest kluczowym czołgiem na wielu mapach. Na Prochorówce, Redshire, Malinówce i generalnie na tego typu otwartych mapkach. No jeśli on zginie, to bardzo często drużyna, która się straciła, ma dużo trudniejsze zadanie i może to nawet doprowadzić do porażki, ponieważ wizja jest kluczowa dla rozstawiającego, że wiedział co grać, jak rutować, tego typu rzeczy. No, także jest to no, trudny pojazd do opanowania. Zazwyczaj gra, bierze się je w sztuk 2-3. Czasem są jakieś, nie wiem, zwariowane taktyki. Tutaj na przykład pozdrawiam Tomka, który bierze 5, czy nawet chyba się kiedyś zdarzyło i więcej. Tak jak mówię, no tylko ci najlepsi grają na nich, także ja bym na tej drugiej grupie się nie skupiał. Jeśli jesteś przeciętnym graczem, naprawdę olej ją, ponieważ no jeśli będziesz grał słabo, to rozstawiający cię nie będzie brał na tym. Prosta piłka, zmarnowałeś właśnie czas, a wiadomo, że czas to pieniądz i lepiej zrobić czołg użyteczny niż czołg, który będzie się kurzył. Mimo tego, że będzie dobry, to nie będziesz nim potrafił grać. Kolejna grupa, podgrupa właściwie, to są snajperzy, czyli Leopard 1 lub STRV-103B. No i to już zależy od preferencji rozstawiającego. Wiadomo, że raz się weźmie Leoparda, raz Strisa, to w dużej mierze no nie ma różnicy, tak wiadomo. Też zależy na przykład od gracza, który będzie akurat grał
który czołg preferuje, więc tu ciężko powiedzieć. No na pewno jakiegoś snajpera w teamie warto mieć. No i to są dwa używane, czyli Leopard SRV 103B. Myślę, że każdy o tym wie i wiele razy nadział się właśnie na pestki od nich. Kolejnym czołgiem jest 50B. A no i jeszcze nie dodałem, że oczywiście tamte czołgi, czyli Leopard Streets, są używane też na otwartych mapach, czyli Prochorówka, Redshire, Malinówka. I chociaż Malinówka, powiem szczerze, nawet nie tak często, bo tam się raczej zostawia ruskiego meda czy coś w tym stylu, aniżeli Leoparda. Chociaż zdarzyć też Leoparda, no to powiedzmy, że Malinówka też. Kolejny czołg, czyli to co powiedziałem, 50B, no też bardzo trudny w gameplayu, używany praktycznie na trzech mapkach, czyli Himmel, Enz, Kurwisko. I to też w zależności od rozstawiającego, co chce zagrać, bo nie zawsze się je tam gra. Można powiedzieć, że praktycznie każdy Himmel to są beczki i to jest praktycznie taki pewniak. Mówię praktycznie, no bo wiadomo, że to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co rozstawiający chce zagrać. No ale na Ensku też w zależności od tego, no jeśli gramy miasto, to beczki mogą się pojawić, jeśli zielone, no to już raczej nie. No i urwisko to praktycznie w jednej sztuce, na przykład na przestrzał na dole ewentualnych czołgów wjeżdżających na Hila. Także no beczkę raczej bym na pewno jako jedną z ostatnich robił, bo jest trudna w graniu i rzadko kiedy używana. Mamy jeszcze artylerię. No musiałem o tym wspomnieć, wiem, przepraszam, ale musiałem, z obowiązków, wiadomo. No tutaj może inaczej, wartościowych czy też prawdziwych filmów. No to mamy CGC K261, T92, ewentualnie GWS100. To też zależy głównie od arciarza, od mapki arciarza. No praktycznie pojawiają się na każdej otwartej mapie. No i to co mówię, rozstawiający mówi, że potrzebuje artylerię. I wtedy dany arciarz, ponieważ klanie zazwyczaj są wyznaczeni arciarze, no mówi, która mapka, którą artą gra się najlepiej na tej mapce, no i po prostu ją bierze. Także no to mówię, aczkolwiek wiadomo, co z artami. No jedna, dwie sztuki max, czasem trzy, ale to naprawdę bardzo rzadko, zazwyczaj właśnie jedna, dwie. No i to też trzeba ogarniać, a nie, że wiecie, chociaż zdarzają się też wyjątki. No artylerie po prostu są i zawsze praktycznie na otwartej mapie się pojawiają, także musiałem o nich wspomnieć. Mamy trzecią grupę, ostatnią, czyli rzadko używane, jeśli w ogóle, to no, dwie sztuki, jedna, czasem kilka. No i tą grupę naprawdę robiłbym w ostatniej kolejności. A mianowicie, po pierwsze TV-pek, czyli czeski magazynek czteropestkowy, używany czasami na kopalniach na przestrzał czołgów wjeżdżających na Hila. I praktycznie poza tym nic mi nie przychodzi do głowy, naprawdę. To jest chyba takie jedyne zastosowanie jego. Przynajmniej, no naprawdę, nic mi nie przychodzi w tym momencie do głowy, jak tak sobie myślę o nim. Dalej mamy E3-E4. No to co powiedziałem, no w naszym przypadku na Himlu, kiedy potrzebujemy klose, żeby tylko dół przytrzymać, bierzemy ebolki. Ewentualnie trójki, ale wiadomo, że zawsze jedna, dwie się znajdzie. Jedyne tak naprawdę ich wykorzystanie to jest na Ensk, ponieważ tam się zbierze po 6 czasami, 5-6 do grania peronów i generalnie środka. No także jeśli wygracie Ensk w ten sposób, to oczywiście, że 3-4 można brać, aczkolwiek to co powiedziałem, ja tych super kloców nie umieściłem w grupie pierwszej. No to są naprawdę jedna, dwie mapki i no po prostu moim zdaniem dużo lepiej zrobić na przykład takie 277 czy STBK aniżeli E3, bo po prostu są lepsze i częściej brane, o tak powiem. Dalej mamy wariata i to też jest czołg rzadko brany, ewentualnie do puszowania. Jeśli w ogóle, to przychodzi mi na przykład Ruinberg i Zerówka. Chociaż teraz po tych zmianach to nie wiem, kiedyś tam grało wariata, no teraz szczerze to chyba lepiej zostawić Chiefka tam grającego na wieżę. Na przykład bierze się go również czasami na Himla na puszowanie torówki, kiedy już z góry zakładamy, że jedziemy twardo i puszujemy tory, to wtedy można zagrać wariata.
I poza tym, no nic mi więcej nie przychodzi, także, no też widzicie, rzadko kiedy stosowany, więc, no raczej jako priorytet bym go nie traktował. Dalej mamy 60 TP S100. No, sytuacja tak sama jak Z3-4, raczej do camp, super ciężkie mapy, to co mówiłem, czyli Ensk, Himmelsdorf i tak naprawdę na tym się kończy, ewentualnie Runiberg. Jednakże no, w tych lepszych klanach no, używa się ebolek, jeśli gracze oczywiście je mają. No i na sam koniec, na zakończenie, Batchat 25T. Jedynie tak naprawdę co mi przychodzi do głowy to jest Himmelsdorf i to jest zajęcie po prostu heala. I tutaj uwaga, żeby mieć na nim turbo. Najlepiej mieć na nim moduły turbo, stabilizator i to do zmniejszenia kółka. To jest najbardziej optymalne, no ale teraz powiem szczerze, ciężko się tam gra, ponieważ klany często, właśnie to co mówiłem też wcześniej, że posyłają CS-y na heala i po prostu wypychają Batchata. Także to też ciężko zrobić. Ewentualnie można też zagrać na Himlu Ebra na heala na przykład, albo na Tory, to też się spotyka. No także tak jak mówię, wszystko zależy od rozstawiającego. To jest moja lista, którą ja bym proponował i którą po prostu, no my w klanie tak byśmy posortowali te priorytetowe czołgi, przynajmniej ja bym tak posortował. Jeszcze taka uwaga generalna do wyposażenia, ponieważ to jest bardzo ważne. Na wszystkich czołgach ciężkich, Super Kong, Chieftain, 277, Ebolka, bierzemy HP, żeby po prostu mieć tą przewagę. Jeśli przeciwnik nie będzie miał, no to już z góry jesteśmy do przodu na start bitwy HP-kowo za kilkaset tysięcy kredytów w garażu. Ewentualnie na czołgi do szturmu, czyli 277, 260, bierzemy turbo, jeśli rozstawiający tak powie. Oczywiście CS, Batchat w domyśle turbo mają. No i dodatkowo medy, czyli 907, 140, turbo tak samo bierzemy zamiast wentylacji. No to naprawdę różnica z tą wentylacją jest niewielka, a turbo sporo daje. No i wiadomo, że jednak mobilność i ta szybsza jazda może się przydać podczas jakiegoś rutowania, pushowania i tym podobne. Ja osobiście gram też właśnie z turbo na medzie, także tak to wygląda. Na EBR-ze, jeśli, bo też są o to pytania, na EBR-ze oczywiście ja bym polecał moduły podklanówki, wentylacja, optyka i moduł na zdejmowanie kamo przeciwnika. To jest taki optymalny zestaw do spotowania i naprawdę no spotuje się bardzo dobrze. Przeładowanie jest długie, ale spot za to jest super. A o to chodzi oczywiście na klanówkach. No i słuchajcie, z mojej strony to by było tyle, 20 kilka minut, filmik miał być szybki, krótki, ale jak zawsze się przeciągnęło. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam w miarę jasny sposób, jak to wygląda z mojej perspektywy. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, no i oczywiście życzę wszystkim powodzenia w XP-ieniu, no i później na kampanii. Teraz mamy miesiąc praktycznie, czyli święta, ferie, nowy rok, także będą na pewno jakieś zniżki, więc bardzo dobry okres, żeby przysiąść i przyekspić. Dodatkowo oczywiście ta kwarantanna narodowa, także każdy będzie miał czas na to, żeby to porobić. Także z mojej strony to tyle, dzięki i do usłyszenia.